Katowicka Liga Szóstek to nowa formuła rozgrywek piłki nożnej dla amatorów, która funkcjonuje od tego sezonu w mieście. Mecze 6x6 rozgrywane są na boisku piłkarskim Rapid. Czy zaczęło się to generalnie od inicjatywy miasta, które zasygnalizowało, że chciałoby takie rozgrywki w mieście dla mieszkańców, w których byłby mały nakład finansowy, mogłaby tutaj grać katowicka młodzież. No i stąd wyszła inicjatywa. My byliśmy już sprawdzeni w sensie organizacyjnym różnych turniejów, lig i połączyliśmy siły wspólnie i stworzyliśmy Katowicką Federację Sportów Amatorskich, która właśnie zajmuje się organizacją Katowickiej Ligi Szóstek. System rozgrywek wygląda w ten sposób, że pierwsza runda odbywa się systemem każdy z każdym, natomiast runda rewanżowa wiosenna działa na systemie ekstraklasy. Dzielimy tabelę na pół i wtedy tworzymy grupę mistrzowską i grupę spadkową. I drużyny grają te mecze między sobą w rundzie wiosennej. Oczywiście bez podziału punktów, jak to miało miejsce w Ekstraklasie do tej pory. Zainteresowanie jest spore, dwie ligi są utworzone. Każda z tych lig liczy 16 zespołów i po prostu obłożenie zespołów, których aktualnie w lidze nie ma, jest też spore i po prostu są chętni, żeby dołączyć do tej ligi. W głównej mierze tu grają amatorzy. Wprowadziliśmy pewne ograniczenia, które wykluczają takich zawodników zrzeszonych. No oni są w treningu, w sensie, że w tygodniu mają treningi, a większość tych uczestników ligi na co dzień pracuje i tylko się spotykają tutaj w niedzielę, więc trzech zawodników zrzeszonych może być w każdym zespole, ale wcale ta gra nie odzwierciedla się, że to jest amatorska gra, bo widać tutaj dużo fajnych i kombinacji zagrań. Znajomi z placu jakieś 4 lata temu, żeśmy zaczęli ze sobą grać, jeszcze w Play Arenie, jak istniała w Katowicach, od czwartej ligi my zaczynali, potem awans po ruchu do trzeciej. Potem znowu po roku awans do drugiej, no ale Play Arena się rozpadła, no i powstało KLS. I teraz bierzemy udział właśnie tutaj. Trenujemy wspólnie, obmawiamy po prostu, staramy się kontrolować jakoś już bardziej grę. Staramy się grać przede wszystkim z głową, nie tak jak wcześniej można powiedzieć na pałę. Jesteśmy jakby drużyną osób, która grała sobie wspólnie na boisku. I wpadł pomysł, żeby właśnie wziąć udział w tych tutaj zawodach, w tej lidze. I tak się zebraliśmy, napisałem do kumpli właśnie, czy są zainteresowani. Wszystko przedstawiłem, jak to wygląda, kiedy gramy. Każdy wyraził chęć i tak sobie właśnie dzisiaj tutaj jesteśmy i gramy. Zawsze w zabawie jest jakaś rywalizacja. Każdy ma jakieś cele swoje do osiągnięcia. No i tak, niby rywalizacja, niby zabawa. Uczestniczę w tym pierwszy raz i powiem szczerze, jestem zaskoczony. Bardzo miła atmosfera, w porządku chłopcy, no starsze osoby też, które po prostu grają. Powiem tak, no bardzo mi się podoba, no w sumie bardziej niż gra po 11. Jest wszystko dobrze zorganizowane, są sędziowie, naprawdę jest pomoc, naprawdę wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Staramy się w każdym meczu dać siebie wszystko, to wiadomo na pewno. Robimy co do siebie mocy, żeby jednak wygrywać te spotkania, aczkolwiek nigdy jakoś nie spinamy się bardzo, żeby wiadomo, to jest zabawa, gramy też amatorsko. Najważniejsze jest dobre nastawienie i żeby się bawić dobrze. No przyszłość generalnie wygląda w ten sposób, że chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi, którzy tutaj mieszkają w naszym mieście, brali udział aktywny w takim właśnie, w takiej formie piłki nożnej. Planujemy też w przyszłości uruchomić inne sekcje amatorskie. Na razie nie chcemy zdradzać, jakie to będą sekcje, bo prowadzimy rozmowy, ale generalnie chcielibyśmy, żeby właśnie w Katowicach jak najwięcej osób brało udział w takich amatorskich odsłonach. Ci, co się będą czuć na siłach, mogą oczywiście dalej się rozwijać w klubach profesjonalnych i spróbować swoich sił. Drużyna, która zdobędzie Mistrzostwo Katowickiej Ligi Szóstek, w nagrodę zagra z 6-osobową drużyną GKS-u Katowice. Wszelkie informacje na temat KLS, a także podsumowania i fotorelacje z kolejek można znaleźć na stronie katowickaligaszóstek.pl.